Hej moi drodzy, witam was serdecznie w grze Ancient Dungeon VR. Kochani, jest to gierka, którą nagrałem przedwczoraj? Tak, przedwczoraj jakoś, tylko problem był taki, iż nie było tam polskiego języka. Co zrobił Shiro? Mając problemy z translacją na żywo, zrobił spolszczenie do tej gry, przynajmniej lekkie spolszczenie, tam gdzie są dialogi i tak dalej. No niestety oprócz main menu, tak jak widzicie, czyli tu start, new run i tak dalej, tego niestety nie ma. Mam nadzieję, że ogólnie będzie cokolwiek widać, bo wiem, że ogólnie gry na VR-a są o tyle problematyczne, że wy widzicie tylko moją jedną soczewkę. Nie wiem, czy tą, czy tą. Tak czy inaczej, widzicie tylko jedną, dlatego ja widzę tutaj pełen obraz, pełen ekran, pełen, no, zasięg. O, channel log, świetnie. Widzę cały zasięg, a wy niestety nie widzicie tego, co ja. Postaram się zrobić coś z tym, żeby to było lepiej zrobione. Tylko tak. Tu chcę mieć lewy kontroler. Delikatnie możemy przyciszyć to. Dobra, praworęczny jestem oczywiście. West support, tego nie mamy. In-game console nie chcemy. Speedrun statystykę również nie chcemy. Kochani, w ogóle czym jest ta gra? Czym jest ta gra? Jest to Dungeon Crawler. Tak właśnie, czyli chodzimy, walczymy, bijemy się i tak dalej. Czym mi ta gra śmierdzi? Czy czym mi ta gra pachnie, bo gra jest ogólnie świetna. Naprawdę, pograłem sobie troszeczkę w to, czy z 15 minut zrobiłem z tego właśnie odcinek, aczkolwiek przeleciałem wszystko, stwierdziłem, że ten odcinek się nie nadaje, zrobię coś nowego, lepszego. Jest w ogóle poniedziałek i mamy godzinę 12:36, północ, po północy. No to już jest wtorek w sumie, dzisiaj ten odcinek wpada. Ja wróciłem dopiero z pracy i właśnie widzicie, że próbuję tutaj to nagrać. Kochani, zacząłem tekst, czym mi to śmierdzi. Ogólnie gierka jest mega podobna do The Binding of Isaac. Tak. Przechodzimy wszystkie dungeony, zbieramy przedmioty, ulepszamy naszą postać i staramy się wygrać z bossami. Tak więc dobra, kochani, bez zbędnego przedłużania. Ja wiem, że delikatnie, mocno. Mikrofon jest tutaj do kitu. Niestety próbowałem na VR-ze zdobyć jakiś zewnętrzny mikrofon, ale mi się nie udało. No niestety, nie udało mi się. Kupiłem nowe słuchawki. Niestety Oculus Quest 2 nie ma zewnętrznego wyjścia w słuchawkach, więc no to jest o tyle problem. No będę starał się jeszcze jakoś to ulepszyć, może jakiś mikrofon na Bluetooth czy coś takiego, aczkolwiek niestety na razie tego nie mam, a nie chcę używać takiego zwykłego nagrywania, potem tego łączenia, za dużo roboty. Dobra, zacznijmy nową grę. Niestety to nie będzie przetłumaczone w tej chwili. Dobra, legenda o starożytnym dungeonie była opowiedziana przez Eony. Akolici, którzy znaleźli wejście, zebrali wszystkich tam odważnych, żeby po prostu pokonali ten dungeon, no. Dobra. Ogólnie odcinki też będą pewnie troszeczkę krótsze. Nie wiem o ile, ale mogą być krótsze. Dlaczego? Ja ogólnie nie mam choroby lokomocyjnej, aczkolwiek na VR-ze jest problem właśnie taki, że nasze ciało nie czuje tego, że się porusza. I chodząc tutaj, mamy niestety doświadczenie choroby lokomocyjnej. Ja tak staram się chodzić w miejscu, żeby troszeczkę zniwelować to, no ale niestety. Ogólnie zamówiłem sobie jeszcze takie opaski na ręce, które podobno zmniejszają odczuwanie tej choroby lokomocyjnej, no ale zobaczymy, czy to działa. Podobno działa, ale no zobaczymy, no. Dobra, rozmawiajmy. Witam, jesteś pierwszym poszukiwaczem przygód, który przybył. Podekscytowany? Ha, bardzo. Również jestem podekscytowany obserwowaniem twojej próby. Sukcesu oczywiście. Będziesz oglądać? Tak, używając w tym celu kuli do wróżenia, będę robił obszerne notatki, aby posunąć naprzód badania wielkiej biblioteki. Ale wystarczy. Mniej gadania, więcej wątpliwych wyborów życiowych. Idziesz, powodzenia. Dobra, dzięki, ziom. Ogólnie tak, tutaj mamy kamienie milestone'owe, które blokują nam jakieś tam dodatkowe przedmioty. Tutaj mamy journal pages, czyli takie notatki, które możemy znajdywać w dungeonach, robiąc kolejne.
Tutaj mamy przedmioty, które odkryliśmy. Jak widać, tych przedmiotów trochę jest. Trochę tych przedmiotów jest. One chyba z tego, co widziałem, się kombują, aczkolwiek no nie jestem niestety pewny, bo długo w to nie grałem. Dobra, idziemy dalej. To jest nasz kowal. Dzień dobry, panie kowalu. Halo? Witam. Jak mniemam, zamierzasz wejść do środka? Dokładnie. Niech tak będzie. Chciałbym cię ostrzec, ale wiem, że to nie ma sensu. Zamiast tego radzę ci jedynie zachować ostrożność. Starożytny loch to niebezpieczne miejsce. Spoko, ziom, damy radę. Ja tu jestem mistrzem walki, tak więc myślę, że damy radę. Dobra, powiem wam tak. Możemy walić w stół. Tego niestety nie możemy zrobić. Tu jest jakaś skrzynia, ale nie mamy klucza. Ogólnie, co ja wam mogę powiedzieć na ten temat? Gry nie znam. To tłumaczenie, które robiłem. Robiłem troszeczkę po macoszemu. Żeby wam nie skłamać, no niestety niektóre teksty mogą się troszeczkę różnić od sytuacji i kontekstu. No bo gry nie znam. Dobra, ani razu nie wchodziliśmy, to oczywiście zrezygnowałem sobie save wszystkie, no bo w sumie zrobiłem... Kiedyś może dodam ten odcinek. Jeżeli wam się spodoba ogólnie rozgrywka na VR-ze, to może tamten odcinek dodam. Tam jest bodajże 15 czy 20 minut maksymalnie tej rozgrywki. I może wam to dodam w jakimś specjalu czy coś. To była dla mnie długa, zimna podróż, więc przed wejściem ogrzałem się trochę przy ognisku. No świetnie. To ogólnie, tłumacząc tekst tego gościa, powiem wam, że to jest po prostu genialny typ, kurde, naprawdę genialny typek. Dobra, wejdźmy sobie do środka. Więc tak, mamy run preparation, czyli przygotowanie do runu naszego podejścia. Mamy sword and knife, czyli miecz, no i noże. Ja na początku, jak w pierwszym odcinku tutaj grałem, to myślałem, że mam tarczę. Nie wiem, co mi się ujebało z tą tarczą, no ale trudno. Ej, tego to nie widziałem. Ja to tłumaczyłem, jak widać. Ale nie widziałem, że to są seedy. Dobra, zróbmy seed z Spooky Shiro. Spooky Shiro. Shiro. Tutaj dajmy może myślnik. O nie, dobra, bez myślnika. O nie! No jeszcze raz. Sypy, u, k, y. Myślnik. Cychy i ry. O! Spooky Shiro, dobra, dane. Strach przed ciemnością, w lochu jest ciemniej. A możemy sobie wziąć w sumie to. To dopiero wyzwanie. Znacznie zwiększa prawdopodobieństwo trafienia na wrogów czempionów. Nie chcę na razie tego. Zobaczymy, jak będzie nam szło w zwykłym dungeonie, bo powiem wam, że długo nie pożyłem, ale to przez własną głupotę. Osoby, które grają w Isaaca, wiedzą, co się dzieje. W sumie nie wiedzą. W Enter the Gungeon. O, to w sumie też jest bardzo podobna gierka. W Enter the Gungeon osoby, które zaatakowały kiedykolwiek sklepikarza, wiedzą, co się dzieje. No i właśnie to się stało w tym odcinku. Aczkolwiek gierka pod względem umiejętnościowym jest zajebista. Dobra, Overgrown Gatehouse, czyli zarośnięta... O kurwa, to jest naprawdę ciemno. Zarośnięta strażnica? O nie, spadło. Dobra, tak, tu mamy serduszkę, tak jak widzicie. Tutaj mamy nasze statystyki, czyli sword damage, sword critic, evasion, discount, knife damage, knife crit i luck. Sit mamy tutaj podany, jakby ktoś sobie chciał pograć, to oczywiście może. Upgrade'y, które znaleźliśmy, to myślę, że wam na razie się nie przyda. Możemy rzucać nożami, jeżeli chcemy, ale nie musimy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, wiecie co? Kurde, teraz troszeczkę żałuję, że wziąłem, że jest taka ciemnica. Bo ja mało widzę, a boję się, że wy w ogóle nic nie będziecie widzieć. Dobra, tu jakaś tam kasa wypadła, prawda? Tak. Mamy dwa klucze. Poprzednio nie miałem kluczy. Coś tam jest, slajmy. To są slajmy. Dobra, nie. Tu jest za ciemno. Give up. Tu jest za ciemno, sorry, że to zrobiłem, aczkolwiek no... Chcę, żebyście wy też cokolwiek widzieli, no. Wiem, zero insigni. Spoko luz, jeszcze raz idziemy. Oddaliśmy to. Ale już idziemy dalej.
Dobra, tutaj typek mam coś nam do powiedzenia. Ty, wyglądasz na zdecydowanego. Gdybyś mógł poświęcić mi chwilę, byłbym wdzięczny. Dobra. Cudownie. Problem polega na tym... Z powodu góry danych dostarczonych przez innych poszukiwaczy przygód, takich jak ty, cierpię na... paraliż analizy. Obrzydlistwo. Nie bądź wulgarny i słuchaj. Nie mogę zdecydować, które badania wybrać. Każda opcja jest równie pyszna. Proszę, proszę, wybierz dla mnie. Pewnie. Dziękuję ci. Po prostu wybierz temat na tablicy po mojej prawej. Jak najszybciej. Wypełnia mnie akademicka energia, którą trzeba wydać. Odblokowano sklep wglądu. Znajdź go obok akolity. Czy my tu już możemy coś zrobić? Nie, bo nie mam affordów. Dobra. To mniejsza. Idziemy do dziadzi. Dziadzia cię na kunia wsadzi. Przedawny loch nieustannie porusza się pod ziemią, przemieszczając się kawałek po kawałku. Ostatnie znalezione wejście znajdowało się prawie 500 mil na południowy wschód stąd. Świetnie, dziadzia. Tylko mnie na kunia nie wsadzaj. I no, typeczka, tutaj znów idziemy. Chyba zjadłem coś niedobrego. Chyba będę musiał opóźnić swoją przygodę, aż się uspokoi. No dobra. Jeszcze raz, tym razem już nie będziemy nic ustawiać. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie ciemno. No i co? Idziemy jeszcze raz. Ja wiem, przepraszam. Trudno, no już tego nie zmieniać. Znów jesteśmy w lochu. Jest już jaśniej. Wiecie, ja nadal staram się tutaj nic sobie nie zepsuć w pokoju. Jak wiadomo, to też możemy niszczyć? Ej, no właśnie, wydawało mi się, że mogliśmy wcześniej. Wiecie, jakby nie patrzeć, no mam tutaj kilka cennych rzeczy w tym pokoju. Oho, chyba mi się kichać chce. Ale patrzcie, no ogólnie to jest świetne. Obcinanie i tak dalej, no to jest po prostu genialne. Znaleźliśmy... O nie, to jest slime. Dobra, padł. Pierwszy slime za nami. Journey Page. Kartografer. Kończy się mój pierwszy dzień w starożytnym lochu, a ja jestem pełen optymizmu. Mimo, że moje otoczenie nie przypomina lochu, wydaje się dotychczas nieodkryte. W świecie, który jest coraz bardziej znany ludzkości, przebywanie w takiej tajemnicy jest naprawdę ekscytujące. Rozpocząłem pracę nad moją mapą. Dzięki wytrwałości będzie to z pewnością największe osiągnięcie mojego życia. No i właśnie w pierwszym odcinku na przykład to musiałem ominąć, no bo wiadomo, że takie tłumaczenie on live jest ciężkie, w szczególności jak robisz taki kanał jak ja samemu. I powiem wam, że VR w sumie też był specjalnie kupiony na poczet kanału. Dobra, no to jest właśnie, to jest w tych grach VR-owych świetne, że tak naprawdę cała rozgrywka, jaka tutaj się dzieje, jest stworzona przez osobę, która gra. Więc nie mogę powiedzieć, że ej, kurde, ta gra... Znaczy nie, no dobra, to tutaj jeszcze mogę powiedzieć. Nie mam klucza, więc niepotrzebnie tu idę. Ale tam coś może być. Więc wszystkie moje fejle robię przez niedoskonałości swojego ciała. Ewentualnie przez... Ja przynajmniej jeszcze mogę powiedzieć, że to przez to, że mam mało miejsca w pokoju. No i faktycznie mam mało miejsca w pokoju tutaj. W piwnicy, dlatego tak mogę drzeć jawę czasem na streamach. Bo nikomu nie przeszkadzam. Dobra, jest kolejny journey page. Co chwila patrzę kątem oka, czy przypadkiem w nic nie przywalę. Dobra. Kolejny page. The Scholar. Nauki ścisłe w rozumieniu moich rówieśników i przodków odniosły triumf. Dokonano wielkich odkryć, więc zwracam się ku tym sferom wiedzy, które jeszcze nie zostały naruszone. Magia, by użyć najszerszego określenia. Moja praca z pewnością zostanie odrzucona przez większość uczonych. Mimo to nie zamierzam, by nie została, nie może zostać zignorowana. Dobra. Skakać tu nie możemy, a wierzcie mi, że jeżeli macie gogle VR na głowie i jest jakiś spadek, to jest po prostu koszmar. O, tu też mogę rzucać. Mam nadzieję, że da się tu jakąś tarczę jeszcze dropnąć. Dobra. Oj, coś mi walnęło. Slime tu jest. Kurde, te slimy są naprawdę irytujące. O nie.
Dobra, padł. To jest najmniej sobie irytujące, ale ogólnie nie wiem, czy to działa w ten sposób. To się da tylko bronić. To są kolejne. O! Dobra. Zmianę życia. No, półtora serduszka. Już jesteśmy na połowie. Mam nadzieję, że coś znajdę, co mnie uleczy. Powiem wam, że ogólnie tutaj ta mapa jest znacznie trudniejsza niż ta pierwsza, którą grałem na początku. Czy ja coś tu mogę podnieść? Niestety nie. Dobra, tu nic nie ma. Tu już braliśmy. Zapominam o chodzeniu. Tak to może być problem w nagrywaniu dalszym. Bo niestety muszę chodzić, żeby nie dostać choroby lokomocyjnej. Od ciebie nie miałem. Czym ty jesteś? Masz ty gnoju. Masz ty gnoju w hełmie? Slime w hełmie? Wy sobie jaja robicie? Dobra, coś tu widziałem. Klucz? Dwa klucze nawet. Boję się, tam wyleci coś. Dobra. Tu są schodki. Tu gdzieś jest mapa. A, tu jest mapa. Ej, no to ja tej mapy nie odkryłem wcześniej. Tam pamiętam, że mieliśmy jeszcze dwie skrzynki do obejścia. Tu są jakieś drzwi, to jest chyba dalsza część tego lochu. Dobra. Obracamy się i idziemy tam do tych skrzynek. Zobaczymy, co za skrzynek ogólnie dropi. Sam jestem ciekaw, bo jeszcze chyba ani jednej skrzyni nie otworzyłem. Zresztą ta skrzynia... Da się takie? Trzeci klucz. Znaczy skrzyni ogólnie z kluczami nie otwierałem jeszcze ani razu. A tutaj pamiętam, że właśnie była jedna skrzynka, a druga była tam. Kolejny klucz. Świetnie. Uuu, kilka kluczy. Już mamy pięć. Dobra, gdzie było to wejście? Tu było to wejście. Tu było to wejście. O. O. I tu była kolejna skrzynia. You can store object in your wrist slot. Ej, co? Apple. A, regeneruje jedno serduszko. No dobra, jak chcę go użyć? Jail key opens three locks. No dobra, chcę użyć tego serduszka. Jak mogę użyć serduszka? No to wiem, że to jest tak. No dobra, no ja chcę serduszko. Gro, oddaj mi to serduszko. Don't give up. Nie, no to nie jest to. To mogę tak zjeść? Nie. O! Dobra. Jest git. Jest luksus. O! Czyli mamy 2,5 serca. Nie jest źle. Nie ma tragedii. Dobra. Tutaj już jest wszystko przeszukane. Tędy spadliśmy chyba. Więc tak, jeszcze pójdziemy naprzód. Aha, tu jeszcze było przejście. No właśnie. Nie mam obów? Raz mnie tutaj tak zaskoczyło. Tu w ogóle mam komputer mniej więcej i trzy monitory, więc tak staram się... Staram się, żeby nic nie przypieprzyć. Wszystko się rozwaliło, dobra. Więc tak, tam jest to przejście dalej, ale czy my tu byliśmy? Byliśmy tu. Czyli ostatnie przejście zostało tylko i wyłącznie tu. Tu już było zrobione. Tu jest przejście dalej, a tu było... No dobra, przejdźmy tędy.
Jakieś dziwne zejście. Nie! Nie! Kurwa! Ja chciałem tam wejść. No nie! Już tam nie wrócę. No to nie wiem, co tam było. O, to jest też fajne. Pyk. I dostał hita. Pyk. I dostał hita. Oj, no to straciłem tyle życia. O, jabłuszko przynajmniej. Mamy 2,5 serca. No dobra, ale szkoda, że tam nie wleźliśmy. Będziemy wszystko niszczyć, jak leci. O, tu jeszcze tych skrzynek nie rozwaliłem. No szkoda, bo tam może był sklep. Gdybym zawalczył sobie jeszcze raz z tym gałganem, który mnie zabił. O, jest zombie. Bon. Chodź tu, cwaniaczku. Bon. Powiem wam, że te zombie szarżują, to są creepy chuj. Serio, normalnie już mi ciary przeszły. O, zbliżyłem się blisko monitora, tu jest monitor. Tak staram się kątem oka tędy patrzeć, gdzie są te dziury od VR-a. O, co tu jest? Glittering Orb. Rzuć, żeby zmienić przeciwnika... Znaczy przeciwników, pobliski przeciwników w złoto. Ej, to może być ciekawe. Wziąłem to? Ej, wziąłem to? Nie. A tu jest. Dobra. Czyli tu już tam się zombie zaczynają. Która jest godzina? 57. Już prawie za 20 minut mamy nagranie. Dobra, będzie może trochę dłuższe. Piszczymy. Pyk. Serio, czekam na jakiś trzask. Tam było przejście? Nie było przejścia. Tu też nie było przejścia. Tu było przejście, tak? Nie. Tak, czy tu spadliśmy? Kurde, w dupkę węża, no. Tam było przejście. Mam nadzieję, że dzisiaj do jakiegoś bossa dojdziemy i... Won, gnoju. Parszywy. Tu są jakieś wrota. Czy mam wrażenie, że tu jest jakiś boss? Jeszcze nie. Więc chyba jednak dzisiaj do bossa dojdziemy i mam golda 19. Dobra, muszę się tak naszykować na tego bossa. Da się obkręcać? Da się obkręcać. Dobra, jeszcze go walić w fotel. Jak ja się rozpędzę, to może być nieciekawie. Dobra, wchodzimy. King Slime. Ugh. Kurde. Powiedział, żeby w nic nie walnąć, kurde. O kurde. O kurde, on szarżuje. Pół serca. No nie, to bez jaj. Kochani, coś mi się z routerem stało. Padliśmy. Coś mi się z routerem stało i przerwało mi połączenie, bo ja gram teraz na zewnętrznym, tak jakby połączeniu ze Steamem. Kurde, w dupę węża, no. Pokonalibyśmy go. Pokonalibyśmy go.
Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej z Ancient Dungeon, to oczywiście lajkujcie. Lajkujcie, a my zobaczymy, co tutaj dalej możemy zrobić. No niestety. Nie mów nikomu, ale czasami przełączam się między niebieskim a czarnym atramentem. Wielka biblioteka byłaby zgorszona, ale czym jest życie bez odrobiny ekscytacji? Jak widzicie, teraz mamy Hidden Passage. Możemy to kupić za 5. No tu już jest więcej. Możemy znaleźć tajemnicze przejścia, więc kupimy sobie to. I niestety tylko do Gatehouse'u weszliśmy. No i nie znaleźliśmy nic fajnego dodatkowo, jeżeli chodzi o przedmioty. Na razie tylko Jile Key. Ale moi drodzy, dobra. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja się z tym ziomkiem żegnam. I z wami również się żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia już z tym razem. Przepraszam za końcówkę. Trudno. Dobra. Na razie.